Dzień dobry kochani, jestem Jana. Jadę na razie w Chersonie, swoje czyste miasto i pokażę wam je. Zaraz jadę pociągiem do Pierwomajska, stąd autobus do Nikolaeva i z Nikolaeva autobus do Chersonu. Wszystko wam pokażę. Teraz będziemy czekać na autobus do Nikolaeva. 3 godziny jeszcze siedzieć tutaj. Ja przyjechałam pociągiem z dziadkiem, bo ja nie wiem gdzie i jak tu jechać. Się na taksówki jechaliśmy, chyba gdzieś. To będziemy długo czekać. Szkoda, że deszcz idzie. Deszcz pada. Proszę, pada deszcz. Temu ja nie mogłam pokazać wam ręki, kiedy na mostu jechaliśmy. Ale wszystko inne pokażę. Ja przyjadę gdzieś o 8 wieczora. Mnie spotka mój ojciec na samochodzie, zabierze do domu. Ja jadę już do swojego czystego miasta. Mój mały został u dziadka. Potem go zabiorę babcia moja w Kijów. Ja jadę, żeby zrobić zagraniczne paszporty, a potem wizy. To ja wam pokażę całe swoje miasto. Kiedy ogólnie sprawy załatwię, pierwszy tydzień, i będę po prostu czekać, to potem znajdę jakieś pracę, mam nadzieję, że w kawiarni znajdę i będę sobie pracować. Tak. Będę tęsknić za małym oczywiście, ale to jest najlepsze, bo w końcu, nareszcie ja będę obok swojego ukochanego mężczyzny. To jest najlepsze. Przyjechaliśmy do miasta i toalet. Straszne. Moi drodzy, ja bardzo zmęczona jestem. Kupiłam bilet do Chersona. Będę niemal o 19. Na miejscu mnie zabierze mój ojciec na samochodzie. Jestem w Nikolaevie. Ja wam pokażę, jak ja jechałam na tym autobusie. Ja musiałam jechać na dużym autobusie, takim dużym. A wyszło, że jechałam małym gównem. Ja nie wiem, jak ja nie czułam nudności jeszcze tam, ale bardzo zmęczona, czy z pół godziny. Zaraz pójdę do tego toaletu żółtego. Teraz już wkrótce przyjedzie mój autobus, masakra. Trochę było bardzo trudno, ja troszeczkę czułam nudności, ale ja miałam cudę, że do drogi dobrze się czuło.
oprócz tego. No moja przykrość, czy jak to pan długo powiedzieć. Mi przykro, że był deszcz i ja nie mogłam nagrać coś z autobusa. Jak nie było ładnie, bo już wieczór. Taka moja przygoda, jak ja widziałam to, to wam pokazałam. Ogólnie co ja widziałam. I myślicie, że wy mieli podróż razem ze mną. I wszystko widzieli moimi oczyma. Zaraz już przyjedzie mój autobus, to jeszcze trochę już będę swojego ojca. Już w autobusie. Będę czekać, kiedy będzie jechać. Spóźniał się autobus bardzo. Już do domu, do babci. Tak zaraz wam pokażę. To mój brat. To taka kuchnia. To moja babcia znana na cały YouTube. Janina Żabińska. Żabińska. Tak. Paniaczka. Aha. Taka szafa. Ładne takie mieszkanie. Przy dole mój ulubiony dom. Duży. Kupiła takie mieszkanie. Czułam. Bardzo ładne mieszkanie. Ja bardzo lubię takie. Bardzo lubię takie. Wszystko takie jasne. Pokażę wam Cherson, moi drodzy. Bardzo szkoda, że był deszcz taki mocny, mama potrafiła wam nagrać, ale mam nadzieję, że wam się spodobała moja mała przygoda. Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie mnie na Instagramie, na YouTubie i do zobaczenia wkrótce, pa!